Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj kolejny wyścig kaskaderski, który został stworzony przez mnie. Ostatnio graliśmy go w nocy na live, może nie wszyscy widzieli, to teraz zobaczycie na odcinku. Jest też parę osób ze mną na tym spiku, przywitajcie się z widzami. Siema. Tutaj jeszcze w akcji pokazuję, kto konkretnie jest. Gamer, Adrian, Michał, Peterku, Haver, Peter, Olsza, Szoskwi. Ja. Trochę nas tutaj jest. No i teraz się tutaj ścigniemy. 3 okrążenia, nowy wyścig. Jak coś ludzie, to link do tego wyścigu macie w opisie, jakby ktoś sobie chciał dodać do gry i pograć. No to jeszcze chyba zrobię jakieś ktoś poprawki. Ktoś wziął Reapera. W tej akcji. Zresztą zobaczymy, jak teraz przejedziemy. Ja wziąłem Reapera, co? Ja wziąłem standardowo swoje R7B, tylko że grałem teraz na nowym padzie, także... Nie wiem, czy będę miał takie wyczucie jak ostatnio. Grałem na padzie od PS3. Trochę mi się tak dziwnie steruje. No Michał oczywiście fisterem. Jest taki zły. No dobry jest nawet. Nie mówię, że jest zły. Ale co jak co to R7B to... miażdży. Nie widziałem tej kuli. Michał się rozwalił, a... Ty tam specjalnie w tą kulę wjechałeś? Czy nie zauważyłeś jej? Ja nie widziałem. Ja nie mogę. Wow. Tak się zagapiłem na coś. Pokazuję nie tędy, ale dobrze chyba jadę. Chyba nie pominąłem jakiegoś checkpointa. No kurde, głupie ten! Dobra, jest, zaliczę, ale ten checkpoint muszę przesunąć. Czemu jestem... Aha, bo tam jest checkpoint, o Boże. Ten wyścig z to ten filmik z tego wyścigu kiedy na YouTube będzie? Jaki? No ten filmik z tego wyścigu co teraz jedziemy, kiedy będzie? A nie wiem. Nie, ja mam za szybki samochód na tą mapę. O, ja mi, jak mi on spoiler zahaczyło. Ja na razie nagrywam odcinki, a dopiero później zobaczę co kiedy wrzucam. Później sobie to jakoś układam. Ja na razie prowadzę na swojej mapie. No. Ja za tobą jestem. Już nie wiem, czy to utrzymam do końca. Te głupie odradzanie się. Czyli ja akurat zrobiłem taki wyścig pod siebie w sumie. Na swój styl jazdy. A nie, spokojnie. Jeszcze jestem swoim samochodem jadę. Także elegancko. Co mówisz? Ja też jadę swoim. Dzięki. Ale to jeszcze parę rzeczy będę musiał poprawić. Jeden checkpoint muszę przesunąć trochę dalej. A tak to jeszcze nie wiem co. Pewnie tylko znowu będę na live'ie kolejny robił wyścig. Jak widzowie będą głosować w ankiecie co na live'ie i będzie znowu kreator. Ja w sumie lubię te wyścigi robić na live'ie, fajnie się je robi. Ja nie mogę, ale tutaj te kręgle porozrzucaliście, masakra. Wszystkie piłki leżą tu, tam. A musimy zagrać tą akcję taką, ja ostatnio widziałem na YouTubie. Coś w stylu Rocket League. Wiecie o co chodzi, tak? że jest piłka. Piłka nożna takimi samochodzikami. I są bramki, tylko że na to trzeba mieć ogarniętą ekipę. Którzy będą normalnie grać, a nie no, kończyć wyścig, nie? Spoko, pamiętasz jak graliśmy w piłkę nożną? A ogarnę, znajdę taką mapkę i zagramy ją następnym razem jak będziemy grać. Co? No dzisiaj już raczej nie dam rady. Nie robił tego wyścigu? Ten Rocket League? Synu robił. On zrobił od syna, to że od syna boję się. A spoko był? O, fajny, był śmieszny. No to może spróbować, ale jeszcze na socjalu sprawdzę. Czy jakiś nie ma dodany. Przez Kwiego wywaliło. Wow! Nie, trzeci. Jak się skułem, kurde. Szybko. A, netem wywaliło. Ja przeleciałem ten checkpoint. Ja się nie mogę jeszcze, nie mogę się do tego pada przyzwyczaić. Wjazd do tej tuby. Kurde. Nie wiem o który moment chodzi. Tam jak jest taki wyskok. Przywjazd do tej tuby. Tak.
Wjazd do tuby? Jak się szybko jeździ tym R7B? Wjazd do tuby. Nie tylko R7B się to omija. No w sumie nie wiem co chodzi. Wiem, że tam łatwo pominąć ten checkpoint, jak się z tej tuby wylatuje. I są takie przyspieszenia i tak przelatujecie z niższego poziomu na wyższy. Nie wiem, czy wiecie, o który chodzi. Ja wiem. Zaraz, ja mam trzecie ogrożenie teraz, chyba to tak. Zobaczę, może skąd o co wam chodzi. Wjazd do tuby. Na razie to jest spoko. To jest za mną, Peter. Wow! Ja trochę przewagę sobie tutaj wyrobiłem. No, ja byłem ostatni, co jest dziwne. A czekaj, kogoś dubluję. Adriana. To nie jest trudny wyścig. Nie porobiłem to jakichś wallride'ów z jakichś skomplikowanych map. Wow! Chyba wiem, o co wam chodzi. To nie, że się checkpoint pomija, tylko po prostu jak się tą tubę przelatuje, tak? No. Tak, dokładnie to wiem. To może jakieś spowolnienie się tutaj da, jak będę mapę aktualizował. Albo największy checkpoint, ten okrągły. Bo ja przeleciałem przez to, no, teraz. I teraz przez tego checkpointa, no ale to muszę rzeczywiście poprawić. No to dwie rzeczy do poprawki są i będzie gites. Ostatnio już też sporo rzeczy poprawiają. Ale się denerwuję. Ciekawe czy Rockstar będzie ten zatwierdzał mapy od graczy, te najfajniejsze. No bo wiecie, jak był tworzony jakiś deathmatch czy coś, no to tam zatwierdzali. Ciekawe czy tak będzie samo z tymi, z wyścigami kaskaderskimi. Dajcie. A dobra, to znowu Adrian. Olsza! Na tyłku ci siedzę. Ty. Co? A dobluję cię, stary. Wyskoczył ci napis, czy bo, nie? Bo kilka masz złych punktów tam. Ej! Widziałeś, co zrobiłeś, Olsza? No, czemu ty? No w tyłek mi wjechałeś, a jest bezkontaktowy. Macie mi też. What the? Dziwna ja sprawa. Ja w niego wleciałem i go wypchnąłem ostro, sorry, jak coś. Nie no, mam przewagę. No kontaktowy się zrobił, bo... To nie, rzeczywiście, nie, dlaczego jest kontaktowy? Nie wiem. Ale jaj. O, Olsza! Nie do pani powiem. Głupi wyścig! Dziwny bug. Głupi głupek. Łapkujemy w dół. Głupi, głupkowaty wyścig. Żebym ja cię nie złapkował w dół. Ja tylko skończyłem. No to jest, ostatnie kółko przede mną. 7 minut prawie. Ja jak się zmieściłem w tych 7 minutach, mam czas 7 minut i 999 z tych, tysięczny. 999. Ładny czas. O kurwa. Ale hajsu mało. Zresztą co, tam w sumie mam sporo. O, teraz jest znowu bezkontaktowy, bo przeniknął tutaj. Jeden przez drugiego. Kogo obserwujesz? Ciebie, Olsza. Ule. Widzisz to? Widzisz tą rurę? Właśnie o tym mówię. No to... Ja już wiem, ja już skumałem wcześniej, bo też przeleciałem. A i tak w ogóle miałem na puszczonym gazie. Spowolnienie trzeba jakieś zrobić. W tamtym miejscu. Może nawet to zrobię po tym wyścigu, bo już kończę nagrywanie na dzisiaj. Jak jeździsz przez te wykrzykniki lewo, prawo, lewo, prawo. No nie wierzę, jeszcze... Jestem dobry po prostu. Ale w sumie dużo tych map od Rockstara też jest takich, że też jak zasuwacie R7B to możecie przelecieć przez punkty. Po prostu ten samochód za bardzo zapieprza. Wiem, że na przykład jest coś takiego dużo razy na tej mapie, tej mojej ulubionej tam w kanionie, nie pamiętam jak się nazywało, przez kanion chyba. Spadek? Nie, przez kanion się nazywało. Spadek to później dodali. A spadku nie lubię.
Spadek jest najlepszy. Na kozi mapa nie dla mnie. Bo ja zawsze się tych, trzymam tych zakrętów, nie wiem jak to się nazywa, to takie biało-czerwone, jak macie na naukach, na zakrętach. A często na tamtej mapie, jak się tego trzymacie, to nagle jest jakaś górka i się wybijacie. Głupi głupek, no. Tak mówi Keflon, to on to wymyślił. Nie, ja to wysłyszałem. Nie, 50 tysięcy piterek wydał. Tylko nie dla mnie. A jak ja to zrobiłem? Ja obstawiłem na każdego, co tutaj jest, i jeszcze wygrałem. No bo piterek sporo przegrał, nie, chyba na wszystkich obstawiał oprócz mnie. A maksymalnie chyba masz na 10 tysięcy postawić. Na co idziemy, na pojedynek czy co? No i losowo. Dobra, no to jeżeli chodzi o ten odcinek, to już właściwie tyle. My widzimy się w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, cześć!